Cześć, tu Michał, dzisiaj ze mną Miki. Cześć, witajcie. I Miki dzisiaj tam sobie kosi o 5 rano już, znaczy 24 na dobę kosi, bo kosi właśnie soję, również zwaną lubinę u nas na wsi i ten, i se kosi. A ja krówki oprzątam i ten się już na CB Radio się do mnie odzywał, bo jak wadował tym, bo zawsze jak ten, ja mu mówię, że zawsze. Ej, halo, światło. Halo, halo, O, światło. halo, światło. Nie, Ty, to. tam mi nie nasypało na drugie przyczepy pełne. 10 ton mi jeszcze nasypało. Dobra, halo, światło. Widzicie, wszędzie poroświetlałem. Teraz tak. 60 trzeba wyjechać z łobory, znaczy z tej stodoły. 912 mamy przestawię. Nie przestawię tutaj, bo tutaj. No tak stoi sobie, bo stoi, tak powiem. No i dzisiaj to codzienne obowiązki u krów, 5 rano. Po tym będą dojone, na razie tylko jedzenie robimy. Znaczy robimy, ja robię, a Miki musi, bo tam wilgoć, on tam nie patrzy na wilgoć. Ja nie patrzę, ja by patrzę ciąć. I ten, ogólnie to jęczmień jest strasznie drogi. I no, i by się przydało go wywieźć. A Tylko. ja mam ten żyto już strasznie drogie, ale jeszcze mam do wymucenia. No. A dużo ty możesz tego żyta do wywiezienia? No teraz 33 tony, ale jeszcze ten. Tam mam do koszenia trochę. No. Ponad 40 będzie. A to sobie gdzieś 60 z paszowodem ustawię, może tutaj. Zazwyczaj stawiam pod strychem, ale nie chcielibyście widzieć, jak ja wchodzę na ten strych. No, po te baloty, więc też zdejmę po prostu ładowarką te baliki. I no, i niech się tak kręcą. Dobra, 60 to tak jak widzicie jeszcze chodzi, no dawno nie było odcinków z 60 w sumie. No, odpalimy sobie ładowarkę, no kurde. Ciężko ma załapać, bo akumulator stary, znaczy stary, słaby. I zobaczymy w ogóle, o Jezu. Jeszcze nie wprawiony jestem, kit, że tą ładowarkę mam już od roku. Można powiedzieć. No i dawno też nie było odcinków z Warmińsko-Mazurskiego, ogólnie też nie było dawno odcinków, ogólnie, tak ogólnych. Ogólnie, nie? I ogólnie to ten. No i teraz tak, tutaj owsianki, belka. No po żniwach, a jeszcze słomy mam tyle od zeszłego roku, ile widać. No a ja już tu O, żniwa kończę. mało ścieli, to tak jest. Właśnie tyle ściele, że to więcej słomy niż gnoju w tym gnoju. Ojej, ja, dobra. I teraz tak, żeby jakoś tu przejść do tej. Dobra, będę się tepał do 60 po prostu. Dobra, i teraz tak, trochę wydłużymy sobie ramię, bo to. Jakby ktoś nie wiedział, to teleskopowe takie je i to można wydłużać, jak się chce. No, ogólnie u nas nosi też już. Boże, już się to żyto czarne zrobiło od dołu. Czemu? Już ten usycha Już. całkiem. Czekaj, która to była? Aha, ta jest owsianka. Ta jest owsianka, dobra. To jak. Ta jest owsianka, to ta jest pszenna, to tą wrzucamy do ścielić. Owsiankę im damy do jedzenia. No i zaraz jeszcze skoczymy sobie po siano i po kiszonkę. Ogólnie tyle, cała kiszonka mi nie wchodzi w paszowóz, ile bym chciał, i ten paszowóz jest po prostu za mały i muszę kiszonki po prostu im jeszcze osobno dowozić. Kiszonki albo siana muszę im osobno dowozić jeszcze i tak to jest. I No, ten. a ten, a w drugiej części odcinka co będziesz robił? No albo pojadę ten jęczmień wywieźć, albo jeszcze se skoszę trawy na świeżo. Zobaczę, bo tej trawy tam jeszcze mają w tym korycie trochę niby. I się zobaczy jeszcze. Ogólnie mogę przedtem wziąć ten od razu. Mogę przedtem od razu wziąć dwie belki z ten pszenicy. Z pszenicy i mogłem ten od razu wścielić dwie belki od razu, nie? A nie teraz się bawić, że odstawiam jedną raz po raz i tak dalej. Dobra, na dół. Odstawimy sobie. No, u nas żniwa już tu w pełni można powiedzieć, że ruszyli tu z tymi wszystkimi jęczmieniami i tak dalej, rzepakami. Bo kombajnów już po prostu tutaj właśnie u mnie w pobliżu, gdzie tu właśnie usługi na kółko rolnicze, to nie widać. Dziś nie widać, słychać zawsze od rana albo jakoś tak w godzinach południowych, że wyjeżdżają. Się no Tylko słychać. nie wiadomo gdzie. No ja tam raz, wczoraj dwa razy na ulicy widziałem, aby ogólnie tu są lampy, już mogę zgasić i tutaj w oborze też, bo. Już się rozjaśniło trochę. Dobra, dwa na raz, taki jestem dobry gaszę.
Jeszcze im podgarniemy trochę tutaj i jedziemy zaraz po kieszonka, niech te balody się tam dobrze rozmieszają po prostu w tym paszowaniu. Tam 60 trochę na obrotach jest zostawiona. Oczywiście. O, mój piesek widzicie żyje. A jak musiał być. Kurde, czekajcie chwilę. Proszę zamknąć okno. Jak to mówią, diesel musi dymić, piesek musi szczekać. No. Gnoju widzicie, styrta jest fest. Na pewno tego w tym roku nie rozwiozę. To jest na No a tygodniu. ja w tym roku całym wszędzie nigdzie nie rozwiozę chyba. Jest więcej niż pewne, że na pewno tego nie rozwiozę wszędzie. No i ten. Znaczy wszędzie będę i tak woził, ale i tak mi to nie zajdzie. Znaczy wszędzie nie, bo część po prostu gnojówkę będę woził. Gnojówkę, gnojowicę, jak kto woli, jak pasuje, tańczą pizdy, stoją chuje, czy coś takiego. I no i tutaj mamy jeszcze ten, właśnie kiszonkę z trawy, koszoną właśnie świeczkarnią i no i takie proporcje są, dwa baloty, znaczy balot tego, balot tego i powiecie pewnie, że o kurde, tu znowu sztuczka była o 6 rano i najechali pewnie do na roboty Janusze i się stuknęli znowu. No zaspani tacy. Jo, jeżdżą jak to my, ja tam widzicie zbiornik tam z paliwem na pełnej se stoi. Tutaj beczuszki trochę widzicie, trochę oprowadzenie można powiedzieć nawet po gospodarce. Oprócz stodoły. No ja już tutaj właśnie na tej mapie jestem po żniwach, a sąsiad jeszcze muci. Ue, ja jeszcze mam rzepaku ponad 4 hektary. Dobra, zaraz te zdjęcie muszę pierdzielnąć. Dobra. Jaki drogi jest? Co? Jeszcze rośnie, kurde. Co? Żyto drogie. Drogi żyto, nice. Drogi żyto, no. Z kim to polskim miałeś człowieku? A właśnie, mi kiedy ogłaszają, że przyjmują do szkół, bo babcia się zastanawia, czy cię przyjęli. To? Kiedy ogłaszają, że przyjęli do szkół, bo babcia się 11, ale mnie to tam, kurde, zastanawia. To dobrze jej przyjęli z pocałowaniem ręki. to dobrze jej powiedziałem, że 11. No, taki youtuber sławny to. No. No, jeszcze będą chcieli, żebyś wstawił tą, jak to się nazywa, czołówkę w czwartej. Promocje, promocje szkoły. Nie no, w czwartej klasie te czołówki nagrywają zawsze, nie? Czy jakoś tak to się nazywa. No. No, zaś będą mówili, ej, no to weź tam wstaw. Ja przyjadę nagrać. Oho. No i potem za rok znowu to samo. Nie, no, oczywiście żartujemy. A dużo mają te wyświetleń czołówki w Marszowie. Tak najlepiej w Polsce, no przecież praktycznie to czołówka Polski. Ty, czekaj, jak ja tutaj. Czołówka, czołówki. No. Te trami to powinno zostać jakoś 500 kilo. W tej były w krokodylu. No nie, tona. Jak tona? A, czemu tona? Czekaj, 3000, 3000. To jest 6, 4. Aha, faktycznie, no, bo to 5000 jest dla mnie ten. No tu już na koryto nasypie. O kurde. No, kurde. Nasypie im tu na koryto, halo. Gdzie się trochę to koryto tak ciężko jest wyczuć. A, ale jak się złapie dobrze, bo czas, bo to przez to brudzenie się tak Dobrze, wyczuć. że ciężko jest wyczuć, to chociaż wiadomo, że myjesz, bo tak to śmierdziało. Bo dlatego jest ciężko wyżyć, bo to brudzenie tutaj jest. A jakby było koryto z boku, nie, no to tak by ciulowo wyglądało też, nie? Wiadomo o co chodzi. I lecimy jeszcze po jedną łyżkę, powiedział, ej, po co ci jeszcze jedna łyżka, jak ty już paszowo, to ty już pełny gościu. A ja sobie polecę, bo ten. Do koryta im po prostu wsypiała, zobaczę jak te proporcje, bo jeszcze tamte siano zazwyczaj co dawałem. Teraz pierwszy raz daję siano z mojej pracy po prostu tym krowom i zobaczę jak to wyglądało trochę ten. Bo mniejszą pojemność komory ma, nie? Ale lepsze zbicie i zobaczymy jak to będzie wyglądało. Nawet na wagę nie patrzyłbym ile to tam się wrzuciło tego siana, nie? Bo wtedy pewnie trochę więcej, nie? O, tak. Ale to się zobaczy jeszcze. No i jak widzicie, dzisiaj to mamy sobotę, nie? To ten odcinek raczej w niedzielę rano jakoś wrzucę. No 2 dni przerwy były mi już z ciebie. Przeze mnie? No tak, kto wczoraj nie miał czasu. No, to trzeba było nagrywać wtedy, jak był live. A nie, live'a zrobimy, live'a zrobimy. No moja wina, że Piotrek tam się już zaangażował. No ogólnie piszcie czy z bruzdy byście chcieli serię, czy to na live tylko zostawić, ale raczej też zrobimy na normalnie na odcinkach. Ej, Miki, przypomnij mi, żebym ja ci coś potem powiedział, bo teraz nie chcę nic tu mówić. Dobra.
On mi coś powie. No, tak o. I teraz tak, ile tej kiszonki one. Jezu, ile one kiszony jeszcze chcą. Pogięły je chyba. To w sumie. Jeszcze trochę tej kiszony przywiozę może. Jeszcze jednego krokodyla. A pasza obóz niech się tam miesza dalej. Żeby dobrze to wszystko było porościnane. Co prawda noże ostre. Ale raczej jeszcze parę sezonów i ten paszowóz też właśnie pójdzie z 60 na sprzedaż razem. Wszystko pójdzie do Żyda. Tylko 912 zostanie. Oczywiście. Po 912 będzie niezastąpiony potem w gospodarstwie. Większy paszowóz to wiadomo. I więcej koni będzie potrzebne. No tak. Dzichu mi tu się gdzieś kręcił po podwórku. No, byłem, bo ten. Chciałem Skontrolować. sprawdzić, co robisz. Kontrolować tam, czy się dobrze miesza w pachowej. Tak. Ogólnie to, co mi tu się nie chce nabrać. Kurwa. Czekaj, no jak to jest? Tak to jest. Ile tu jeszcze zostało? To na 700 tu zostałaby. No to trochę tej kiszony będzie mało w sumie. Ale już niedługo też kiszonka z kukurydzy, więc nie ma co się martwić na zapas. Bo starczyć musi, tyle powiem. Tam dalej, może za policją czekają, bo Boże, Ty, jak to. ja na tym złotym głosie to chyba poczekam. Bo tu jest na razie dobra cena, rośnie. Ty, jak tu policja przyjedzie i mi zobaczy tą ładowarką tutaj, jak ja jeżdżę sobie po ulicy, to normalnie. Mandat? No, żeby wiedział, jak ja tu jeżdżę sobie pasem, który mi pasuje, to sobie jadę. No i także ten. No, czekaj, bo się teraz tu męczę, żeby to wysypać. Bo się znowu, kurde. Ciężko jest wyżyć to koryto. Dobra, przykleiło się trochę tam chyba do łyżki, bo nie chciało wylecieć, trochę musiałem pobujać. No, dobra, teraz trzeba wycofać sobie elegancko. I Dida znowu po resztki już. Po resztki kiszonki. Ej, Miki, nieźle min mamy? Nie mam zielonego pojęcia. Teraz to zobaczę, kurde, tempomat puszczę, najwyżej zboże pójdę komuś. 12 minut, no ale to jeszcze zdążę lekko, to nie trzeba mi wywieźć. Bo ty A ty chcesz, na Rolimpek jedziesz? no. A ja chyba nie. To wywieźć ci to, że to czy nie? Na razie nie, bo na złotym kłosie rośnie. Dobra, a czekaj, czy mi nie spadła tam ta cena jeszcze? Nie, nie spadła mi, dobrze. To może ja trochę czas zwolnię, żeby nie leciał aż tak szybko. A potem ci. Wolnie, no. A potem ci przyspieszę spokojnie. Pa, silos Dobra, paszowy z nie pusty. ten. Dobra, widzicie 850 kilo ostatnie. I z tego żyta wiele słoma sypie? No to prasujesz tam już? No. Boże, mokra słoma w pół. 8 godzina, kurde, chłopie. Lepiej się zwija pasówką. Teraz byś mógł na rzepak jechać w sumie. Pojadę, ale no na co będę zasypał? Aha, to ty nie sypałeś do silosu. Bo ja zasypałem na silos i potem patrzę, o, coś jęczmienie mają tam zapotrzebowanie trochę. Potrzebują. Ja wsypałem, ale wiesz, później nasypałem na przyczepę i. Znowu te biny będzie trzeba za rok tego bina drugiego zamiatać, srać. Tak to by nie było trzeba już. Aż się Miki chyba mutną z wrażenia. Nie, bo pukłem ten mikrofon ręką. To się po głowie aż drapałem. Pierdolnił go tam, bo się źle zachowywał. Dobra. Ja mam tu nadzieję. O jest, przyrysałem jeszcze, dobra. I teraz tak, żeby tutaj jakoś nie przeszkadzało w miarę to. Wejdę mam. Dobra. Niech to tak stoi, a teraz wsiadamy w polski sprzęt i zadajemy karmy do żarcia. Karmy do żarcia. To bokiem jak widzicie. A jeszcze czekajcie chwilę. Otworzymy, aby tutaj przejazdowe wrota. Bo czemu mamy cofać? Mamy stodołę, oborę przejazdową.
No No, tak no. jak ty mówisz. Ty, bo ja sobie tutaj ten wysypuję i sobie zdjęcia robię, wiesz? A i taka cisza była. No. Tam na pewno jedynka tutaj katowana była. Dobra. Można wałek sobie zgasić. No, sprzęgło na pełno. Jak widzicie, krowy tutaj sobie chodzą po pastwisku 24 na dobę. Nawet na noc nie chcą wejść do środka. Mówią, panie, tu tak gorąco pan masz na tym pastwisku, że po co my będziemy wchodzić? Tak mówią, no. Ja wam mówię, że krowy mówią, nie no. No tam na pewno. Ej, kurwa. Opryskiwacz rozjebany. Dobra. Tam se zamknę, żeby mi na podwórko nie wylazły. Rojbry jedne, bo kiedyś jedna przeskoczyła przez płot. Widzicie, bizon już wysprzątany, wyszykowany, wymiatany na zimę. Zakonserwowany tam na pełnej. Na Oliksa wystawiony, zobaczymy, czy ktoś się zgłosi. Jak się nikt nie zgłosi, to nie sprzedaje. Jak się ktoś zgłosi, to się sprzeda. Tak. Nie wiem, czy nie zobaczymy, co tam mają. Dobra, na owiec nie ma ceny, to lecimy sobie z jęczmieniem samym. Dobra, jakoś takie zdjęcie pierdzielimy. Tak źle wyjdzie i tak, dobra, więc można lecieć. Chyba chudów nie wyłączyłem nawet, więc brawa dla mnie. Utniesz tam, wytniesz trochę. Ogólnie jeszcze chyba bramę zamknę. Na Running Pack się od której oni przyjmują? Oni chyba 24 na 7 w sezonie, nie? No, w sezonie tak. Jeju, tu nadal nie przyjechała ta policja. Boże, co oni robią? Boże, tu pięciu w siebie wjechało. Korek się zrobił jak skurwysyn. O Jezu. Może policja już była, ale może ten. Może też się zbili. Dobra, ciśniemy na skut. Zobaczymy, jak to tam nam da. 9 stówek, no to liczę coś koło 15 tysięcy, może będzie. 15-14, więc gitarka. No. A, bo ty na Rolimpek jedziesz, bo to kurde, zanim tam dojedziesz, to... No, akurat na koniec odcinka dojadę. No, może się zdać łapkę i suba. Bo to ten, tak nielegalnie się. Bąka. Bo to nielegalnie się ogląda bez subika, tak trochę, nie? A bez łapki to już zupełnie, nie? A bez łapki to jest całkiem. No. Jeszcze komentarz może się zostawić, to już zupełnie będzie się ziomki. Ziomki, poziomki. No, to jak zostawicie komentarz, to normalnie. Picobello Magnifique, czy jakoś tak to się tam mówiło. No tak. No. Teraz może się napisać, jaki kolejny ciągnik bym miał kupić, bo tak się zastanawiam nad jakimś może New Hollandem. Takiej średniej klasy. Ino, 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 ino. Ino, 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 no, ino, halino. Ale nie no, Walterka na razie. Na razie jest dobra, 250 koni, to coś większego by było trzeba kupić znowu. Ogólnie jak widzieliście, tam był znak stopu, ale to ten. Dobra, wyminiemy sobie trochę. Ale Michał nie patrzy na znaki, Michał jedzie. Nie, ten ciągników nie obowiązują. Nie no, żartuję oczywiście. Ty się znasz, ty się znasz. Jak jest tabliczka, że tamten nie dotyczy tego i tego, no to wtedy ten można jechać, jak się jest tym, nie? A tak to nie wolno, co ty. Tylko o Nie figurze to. wolno, to szybko, pamiętaj. Kurde, aż dziwnie tu mi się jedzie, nie? Jak tutaj ten kiedyś to gospo było, a go już nie ma. Jakie gospo? No tutaj na V1 było gospo, gdzie teraz jestem, nie? O, było tam, było. Było i był i nimo. Wyburzyli. No. Ogólnie kurde, no nie ma o czym gadać normalnie na odcinku. Ale ten. Jestem ciekaw właśnie co ten. Ten. Piszcie w komentarzach, bo wam odpowiemy. No, piszcie w komentarzach. A i tak już pewno nikt nie ogląda, a ten kto ogląda to napisze Waltra jest duża. Tak proszę napisać, jak to jeszcze ogląda. Hashtag, żeby się ładnie podświetliło na niebiesko. Nie no, gdzie tam. Ten. Jak widzicie tutaj właśnie wyprzedzałem tak ryzykownie dosyć, bo tutaj z górki to muszę dać po garach, żeby potem pod górkę podejść, bo zaś nie podejdę i będzie wstyd na sali normalnie. To ten zaś zobaczę jakieś tam inne Janusze, co Ursusami się jeszcze wożą i powiedzą haha, kurwa, chuj. Nie, tak powiedzą, nie? No.
I też ogólnie do wartry będę planował zakup jakichś kosiareczek, takich o, na przód i na tył, na bok. Na przód i na tył i na bok? No kurde. Na przód, na tył, na bok. No. No widzicie, tu jedzie jakaś, nie powiem kto, tym kurde pick-upem i hamuje ruch i ten no. No, ja jednak nie jadę na ten Rolling Pack, bo tu jest cena już. Jakby nie było większej odległości pomiędzy nami, to już bym normalnie chyba rozjechał, bym pod górkę mógł nie podejść. No i tak to już jest. A teraz w ogóle będziemy skręcać. No i pewno, on też musiał, dobra. To wyprzedzamy go, póki nic nie jedzie. Znaczy jedzie, ale nie jedzie. Mrugnę światłami jeszcze, że ja to wyprzedzę. Widzicie, się boją normalnie, moja walca to... Moja O waltra robi... Waltra robi we fiszu. Dum, 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 dum dum, dum dum, du 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 dum, 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 dum. Waltra robi we fiszu. Dum, 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 we fiszu. Dum, 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 Waltra robi we fiszu. No, teraz tak, więc my... O, masz otwierają na szybkości, jak widzicie, łamiemy przepisy, bo to jest ograniczenie do 10, a my jedziemy 4 dychy. O, tu jakaś soja się wysypała. Boże, aż mi normalnie ośkę wykrzywiło. Ctrl S, trzeba kliknąć sobie. I na którą my tu mamy? Na lewą mamy typowanie. Ta, no to podnosimy. Hydraulika, no patrzcie, na prawą się przestawił, bo przez przypadek kliknąłem na prawo. No kurwa, brawo Michał. No, brawo Michał. Ogólnie. Dobra, jakie zdjęcie zapacnąłem? 15 tysięcy, aby. Nie, znaczy 14 i pół, aby 1000, dobra. Do banku sobie tepniemy, No i nie? tak ładnie. No może być, no. Dobra, to ludzie. Kurwa. To ludzie, tak. Zostawcie kciuka w górę, oczywiście subika to też, bo to obowiązkowo musi być. No i trzymajcie się do kolejnych produkcji. Na razie, cześć. Cześć.